Co uważasz za swój największy sukces do tej pory? No tych sukcesów jest trochę. Powiedz jakby nam trochę. Pierwszym sukcesem jest wystawienie mojej suki na Światowej Wystawie Psów w Mediolanie, gdzie tak naprawdę zostałam rzucona na głęboką wodę, bo dowiedziałam się o tym 2 dni przed wystawieniem, że mam ją wystawić. I w stawce 16 bardzo mocnych suk, dorosłych, bo Majka miała wtedy chyba niecałe 3 lata, miała chyba jakieś 2,5 roku, zajęła 4. lokatę na 16 suk, więc to był mój pierwszy sukces. Drugi sukces to jest wystartowanie w Master Groomie, o którym może nie tyle marzyłam, ale rok wcześniej byłam, w 2016 roku, byłam na seminarium i tak oglądam, mówię, fajnie, podoba mi się. I sobie założyłam, że w następnym roku wystartuję. Zapisałam się do 2 konkurencji, do trymowania z jamniczką szorstkowłosą i w komercjalu właśnie z Kejtusią. Tak naprawdę najmocniej się czułam w trymowaniu. A Kejtu miała być takim dodatkiem, bo no, od dłuższego czasu marzyłam, żeby należeć do Stowarzyszenia Groomerów. Niestety no, z jamniczką się nie udało, więc wystartowałam z Kejtusią. Totalnie zielona, gdzie tak naprawdę 4. raz miałam w ręku maszynkę. To nie jest żadna tajemnica. I ona nieprzygotowana, bo ona nie za bardzo lubi różnego typu zabiegi pielęgnacyjne, no ale dała z siebie tak naprawdę wszystko i nie dość, że zostałyśmy nominowane w naszej kategorii, to zostałyśmy 2. lokatą. A w swoim życiu zawodowym spotkałaś jakąś osobę, którą cenisz? Tak, jest ich naprawdę sporo i no, trudno jest je wszystkie wymienić. Natomiast na pewno taką główną osobą jest hodowczyni moich dziewczyn. Hania Gajewska, która wprowadziła mnie w świat wystaw kynologii, tego wstępnego groomingu. No i dodam, że no jakby przewróciła mój świat do góry nogami, bo wiadomo, no ja nie chciałam iść nigdy w tym kierunku, ale pokazała mi ten cały świat. Chwila. Dobra. Na czym skończyliśmy? Opowiadałaś nam o sukcesach swoich. Kochani, która mnie wprowadziła w ten cały świat groomingu i była no, powiedzmy, była moim jakby pierwszym mistrzem, który we mnie wierzył i tak naprawdę wierzył do, mam nadzieję, że dalej wierzy, do samego końca i który bardzo mnie tak naprawdę wspierał i mimo moich zawahań tak naprawdę ona mnie pchała w tym kierunku. Kiedy ja mówiłam, że nie dam rady, ona mówiła, że dam radę. No i tak wyszło. Drugą osobą jest hodowca Carlosa, czyli Angelika, z którą otworzyłam tak naprawdę Windoga. Kolejną osobą jest Ania Krause, która jakby namówiła mnie na wystartowanie w Master Groomie w zeszłym roku. I tak naprawdę to, że wystartowałam, to no, w 90% jej zasługa. A ostatnimi osobami to jest Team Lavis, czyli Wiesia Latoś i Renata Kozłowska, które no, pokazały mi inne perspektywy, jeśli chodzi o grooming. Czyli wiadomo, ja do nich przyszłam mając świadomość no, trymowania i jakby małej wiedzy o strzyżeniu, o pielęgnacji. A one mi pokazały, że a, jednak coś potrafię, a b, no, pod ich okiem jakby uczyłam się i doskonalałam to, czego no, nie do końca potrafiłam robić. Thank you.
używasz kosmetyków w salonie? Doktorusi. Mają tak naprawdę kilka linii. Mają linię niebieską dla szorstkowłosych, mają linię fioletową dla psów krótkowłosych, mają linię zieloną dla długowłosych, mają również linię dla psów hipoalergicznych, dla szczeniaków, różne takie preparaty do, i odżywki do na przykład wzmacniania muskulatury. Też mają taki fajny preparat. Czy w salonie prowadzisz sprzedaż detaliczną dla klientów? Jeszcze nie, ale no to jest plan na może nie na taką najbliższą przyszłość, ale za jakiś czas pewnie wprowadzę. Często przychodzi Pani z pieskiem do salonu? Do Karoliny przychodzę zgodnie z rotacją zmiany włosa, zgodnie ze wskazówkami, czyli najczęściej 5-6 tygodni mija pomiędzy jedną a drugą wizytą. Dlaczego właśnie salon Windog? Znamy się z Karoliną ponad 2 lata. W międzyczasie Karolina przygotowywała nas do kilku, już w tym momencie kilkunastu wystaw. Uważam, że jest nie tyle osobą profesjonalną, ale również bardzo zaangażowaną w kompleksową pielęgnację psa. Mogę jej psa powierzyć na cały okres pielęgnacji bez jakichś... bez zastanawiania się nad tym, czy on się będzie wtedy dobrze czuł, bo wiem, że będzie w dobrych rękach. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Własnych piesków? Trzymam. 2 suki i samca tej samej rasy, czyli Erdel Terriery. Tu siedzi najstarsza. Nazwijmy ją Matro Narodu. Jest jeszcze jej siostrzenica Majka. Interchampion, suczka, która uczy mnie mnóstwa cierpliwości i pracy nad nią, oraz książę Karolek. Czyli Carlos, czyli jakby moje największe marzenie. Czekałam na niego 5 lat i się doczekałam, i tak naprawdę głównie pracujemy nad nim i nad wystawami, żebyśmy stworzyli taki własny team. Do czego służy Ci bieżnia w salonie? A mogę ją odsłonić najpierw? No bardzo proszę. Do odchudzania czy do trenowania? Wiesz co, do tego i do tego. Przychodzą psy skierowane od weterynarza, które muszą sobie wyrobić swoją, znaczy popracować nad swoją linią. Ale głównie służy mi do pracy nad psami wystawowymi, do ćwiczenia kłusa, do wyćwiczenia ich tempa oraz nad psami sportowymi. Których przychodzi do mnie bardzo dużo. Psy zaprzęgowe, psy, które trenują ipo, które muszą utrzymać swoją formę i masę. Psy, które trenują agility, które też muszą utrzymać. Bieżnia się fajnie sprawdza w momentach, kiedy jest na przykład zima, a człowiek nie ma, powiedzmy, nie ma tyle czasu ani chęci do wychodzenia z psami. Przykładem takim jest na przykład grzywacz, który do 0 stopni normalnie może chodzić, biegać po dworze, nic się nie dzieje, ale jak już temperatura spada, to niestety grzywacz nie wyściubia nosa z domu. Więc przychodzi do mnie wtedy i biega na bieżni, żeby utrzymać linię. A Twoje psy prywatne korzystają z tej bieżni? Korzystają. Kajtu akurat nie jest ze względu na jej łapy. Natomiast korzysta Carlos, który utrzymuje swoją masę mięśniową i ćwiczy kłus przed wystawami, oraz Majka,
która również utrzymuje swoją linię, ale też ćwiczy przed powrotem na ringi. Zabiegi przychodzi pani z pieskiem do salonu? Na kąpanie i na trymowanie, gdyż labradory mają ten podszerstek taki dość gęsty i od czasu do czasu trzeba by było go porządnie wyczesać. Za co pani sobie ceni salon Windhoek? Za profesjonalizm, wspaniałe podejście do psów. Zawsze mój pies jest tutaj mile widziany, tak samo moich znajomych, którzy mi tak naprawdę polecili ten salon. Karolina jest wspaniałą osobą i naprawdę bardzo polecam. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Przerwa, weź mu zabierz to, bo on to zżera. Zajęło to. No to jest takie dobre. Wiesz co, i te wszystkie kawałki, to trzeba wyrzucić. Promifę! Dosyć tego. A ja tylko może, że tylko później. A ja to wyrzucę od razu do śmieci może, czy nie? Ale ty trochę marząbki, co? Do śmieci. Au! Ugryźć cię? Kto chciał ugryźć, a ugrał mnie? Znaczy, no chciał złapać, no. Promil? No puknij się w czoło. Puknij się. Ciotkę ugryzłeś. Puknij się, to nie jest do żarcia, to jest do zabawy.